Firma Bruss powstała w latach 50., natomiast oddział w Rągowie powstał w roku 2005. Oprócz oddziału w Rągowie mamy dwa oddziały w Niemczech, oddział w Hiszpanii, oddział w Irlandii. Mamy również zakłady produkcyjne w Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Firma Bruss zajmuje się produkcją części do samochodów osobowych. Jest to produkcja do tak zwanego, powiedzmy, portfolio powertrain, czyli układy przeniesienia napędu. Wchodzą w to uszczelnienia dynamiczne, uszczelnienia statyczne. Produkujemy również pokrywy plastikowe do odpowietrzania skrzyni korbowej montowane na głowice silników. I właśnie do tych pokryw, do głowic silników od 3 lat realizujemy jeden z największych projektów w grupie Bruss. Jest to pokrywa zaworowa, która jest przykręcana do 3-litrowego silnika diesla. Do tej linii wykorzystaliśmy firmę Smart Automation z Olsztyna, dlatego że współpracujemy z nimi od około 10 lat i wybraliśmy ich dlatego nie tylko, bo współpracujemy 10 lat, ale też dlatego, że ta linia wymaga dużej precyzji i jak największej automatyzacji. Dużogobertowa linia w chwili obecnej jest obsługiwana tylko przez 3 operatorów. Na linii montażu pokryw składa się kilkanaście stacji, w tym stacja montowania insertów, stacja testów ciśnieniowych, czy również stacje z robotami KUKA. Pierwsza stacja z robotem KUKA wyposażona jest w system czyszczący. Pierwsza dysza dmucha sprężonym powietrzem, a druga wciąga drobinki z miejsc przeznaczonych pod montaż uszczelek w celu zachowania sterylności pokrywy. Druga stacja z robotem KUKA została stworzona w celu wykonywania pomiarów charakterystycznych właściwości pokrywy, takich jak owalność otworów i średnica, czy położenie w przestrzeni. Robot podczas wykonywania pomiarów zapisuje dane na temat jego pozycji oraz te uzyskane z czujnika konfokalnego zamontowanego na nim. Jako że jest to bezkontaktowy czujnik odległości, pozwala on na relatywne wykonanie większej ilości pomiarów bez obawy o uszkodzenie powierzchni detalu. Ze względu na wymaganą dużą precyzję, a co za tym idzie dużą ilość zbieranych danych, zapisywane są one do plików, a następnie przesyłane do centralnego serwera zarządzającego linią. Uzyskane pomiary możemy następnie analizować z poziomu przeglądarki internetowej, logując się do naszego autorskiego systemu raportowego. Do każdej stacji przypisana jest dedykowana aplikacja na tablet, pozwalająca na sterowanie nią oraz na jej parametryzowanie. Ważnym elementem przygotowania się do tego projektu było przeprowadzenie studiów wykonalności, czy chociażby wykonanie symulacji w programie KUKA Sim. Dzięki nim nie tylko dobraliśmy odpowiedni osprzęt, ale stwierdziliśmy, że zastosowanie czujnika konfokalnego w połączeniu z robotem jest jak najbardziej zasadne, co nie było takie oczywiste z początku, gdyż nigdy wcześniej nie słyszeliśmy o podobnym rozwiązaniu. To, co cieszy nas najbardziej, to fakt, że w Polsce coraz częściej uruchamia się bardzo skomplikowane linie produkcyjne, często bazujące na robotach przemysłowych, chociażby taka jak ta wykonana przez naszego integratora firmę Smart Automation dla firmy Bruss. Linia ta składa się z kilkunastu gniazd, w tym 2 gniazd zrobotyzowanych, które wykorzystują roboty serii AGILUS. Roboty serii AGILUS charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami powtarzalności, dokładności oraz zajmują relatywnie małą przestrzeń roboczą. Dzięki temu wykorzystywane są w takich miejscach, gdzie ta przestrzeń jest ograniczona, ale mimo wszystko wymaga się od nich utrzymania parametrów na najwyższym poziomie. Industrial Intelligence.